Dzień mamy i taty to jest najważniejsza impreza, jaką organizujemy z dziećmi w klasach zero. Do tej imprezy przygotowywaliśmy się w sumie od miesiąca, z tym, że ona już była zaplanowana na początku roku szkolnego w naszym harmonogramie zajęć, tych imprez klasowych. Duże zaangażowanie wykazali tutaj rodzice. No i oczywiście nauczyciele, bo mamy 107 dzieci, to jest dosyć potężna gromadka, ale mówię, każde dziecko występowało. Czy to mówiło wiersz, czy tańczyło, nie było takiego dziecka, które by w jakiś sposób nie zaprezentowało się przed swoimi rodzicami i w ten sposób po prostu nie wyraziło im swojej wdzięczności za ogrom poświęcenia, jakie rodzice wkładają w ich wychowanie, w nauczanie. To właśnie było ich takie podziękowanie w kierunku za tą ich ciężką pracę. Mamy i tatowie mieli swoje święto, fajnie przygotowana uroczystość przez panie klas zerowych i uczniów. Fajna część artystyczna, połączony taniec, muzyka, śpiew i recytacja na bardzo wysokim poziomie. Dopisali rodzice, dopisali dzieci. Myślę, że fajne przeżycie było zarówno dla rodziców, jak i uczniów.